burmistrzu, spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać na temat zanieczyszczenia powietrza i walki z tym powszechnie trującym zjawiskiem, jakim jest smog. Proszę nam powiedzieć, co takiego dzieje się w Nowej Rudzie i jak ciężko jest tutaj z tym powietrzem? Ile tu się udało już zrobić, co ewentualnie jeszcze przed Wami? Szanowni Państwo, przede wszystkim specyfika położenia miasta Nowej Rudy, położenia w kotlinach górskich, powoduje to, że spalany w kotłach węgiel i nie tylko pewnie czasami węgiel powoduje duże zanieczyszczenie powietrza, brak przewietrzania. To sytuacja, z którą mamy do czynienia od wielu lat, z którą próbujemy tak naprawdę sobie poradzić, aby poprawić tą jakość powietrza i poprawić jakość życia mieszkańców. Ogromne środki, które staramy się zdobywać z każdych programów tak naprawdę możliwych i dostępnych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, bo to one są główną przyczyną jakości powietrza w Nowej Rudzie. Cieszę się, że w ogóle mierzymy i diagnozujemy ten stan powietrza, bo mamy stację pomiarową w Wiosiowską położoną tak naprawdę w najgorszym, można powiedzieć, punkcie miasta, więc ten pomiar na pewno nie dotyczy całego miasta, ale jest tym wyznacznikiem potrzeb w zakresie naszych działań. Mierzymy również tą jakość powietrza w wielu punktach na terenie miasta. Ona oczywiście jest różna i często o wiele lepsza, bo na przykład w części miasta w Słupcu tam jakość powietrza jest znacznie inna, ale tam nie mamy do czynienia z taką kotliną właśnie jak tutaj w centrum, gdzie to powietrze niestety jest znacznie gorsze. I tak, korzystamy z programów krajowych, korzystamy z programów unijnych, korzystamy z wszelkich innych programów wspierających poprawę jakości powietrza i poprawę środowiska, czyli również tworzenie terenów zielonych na terenie miasta, które mają wspierać cały proces. W ostatnich 5 latach udało nam się wesprzeć wymianę około 1100 źródeł ciepła mieszkańcom. Tak jak mówiłem, z różnych programów, czy to unijnych, bo z tych bardzo dużo korzystaliśmy w ostatniej perspektywie finansowej, zarówno wspierając mieszkańców w postaci grantów w wysokości 70% dofinansowania, jak również wymienialiśmy źródła ciepła w budynkach komunalnych, czyli w mieniu komunalnym miejskim. To jest cały czas przed nami duże wyzwanie, bo do wymiany mamy jeszcze w całym mieście około 4000 pieców. Więc będziemy na pewno starać się korzystać z kolejnych dostępnych funduszy, które otwierają się w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. I tu mamy już przygotowane kilkadziesiąt projektów termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie miasta wraz oczywiście z wymianą nieekologicznych źródeł ciepła. I to już od tego roku będziemy uruchamiać te programy, bo fundusze w tym roku uruchamiane są na terenie Dolnego Śląska i będziemy z tego korzystać. Oczywiście dla mieszkańców mamy dostępny program Czyste Powietrze, program Ciepłe Mieszkanie, czyli Czyste Powietrze dla budynków jednorodzinnych, Ciepłe Mieszkanie dla budynków wielorodzinnych, zarówno dla właścicieli lokali, jak i również dla najemców lokali mieszkalnych. Więc jest to oczywiście absolutny priorytet w naszych działaniach w ostatnich już wielu latach, ale też w najbliższych latach, bo tą jakość powietrza mamy zamiar oczywiście poprawiać. Wykonaliśmy w ostatnich kilku latach, może i więcej, wiele zmian, jeżeli chodzi o system ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej. Praktycznie we wszystkich jednostkach miejskich mamy już ekologiczne źródła ciepła i obiekty w większości termomodernizowane, więc tutaj też oczywiście te działania czynimy. W ostatnich kilku latach kilka dużych projektów związanych z terenami zielonymi, z zielenią, urządzaniem tej zieleni na terenie miasta.
To zarówno zielone szkoły, jak i zielone ścieżki rowerowe, zielone przystanki, to wszystko, co ma dla nas poprawiać również tą jakość powietrza, oczywiście również dbać o wizerunek miasta. Więc to szereg działań, które od lat czynimy w tym zakresie. A proszę mi powiedzieć, bo to też bardzo dużo znaczy dla mieszkańców, ta poprawa jakości powietrza. Czy trudno było walczyć z tą świadomością na samym początku? Oczywiście nie był to proces łatwy, ale ta świadomość jakości powietrza, choćby przez to, że mierzymy tą jakość powietrza, jest coraz większa naprawdę i to bardzo cieszy, bo mnóstwo ludzi, mnóstwo mieszkańców chce angażować się w proces wymiany źródeł ciepła. Tak jak mówiłem, ponad 1100 źródeł ciepła w ostatnich kilku latach, które dofinansowaliśmy z różnych programów. To też pokazuje i daje wymierne efekty, ponieważ w ciągu tych ostatnich 5 lat, o których mówię, zawartość choćby benzo pirynu w powietrzu spadła blisko 50%. Ona jest cały czas wysoka, ale to jest o połowę mniej. I to już pokazuje, że ten proces i ten kierunek, oczywiście naprawdę jedyny właściwy, czyli wymiana starych kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła, jest tym właściwym. Mam nadzieję, że w najbliższych latach ta jakość powietrza nadal będzie się poprawiać, a proces wymiany źródeł ciepła będzie dalej kontynuowany dzięki również temu, o co Pan pyta, czyli o rosnącej wciąż i naprawdę już dużej świadomości mieszkańców w tym zakresie. To tak na koniec jeszcze tylko zapytam o to, co bardzo też często poruszane jest w trakcie rozmów na temat zanieczyszczenia powietrza. Komunikacja miejska i duża ilość samochodów w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, pewnie też jest problemem. Powiem tak, komunikacja miejska na terenie takiego miasta jak Nowa Ruda nie ma wielkiego wpływu na jakość powietrza. Jest to niewielki ułamek procentowy, który oczywiście również wpływa na jakość powietrza, ale to są przede wszystkim kopciuchy, ponieważ wystarczy, że kończy się sezon grzewczy, jakość powietrza w Nowej Rudzie jest dobra albo bardzo dobra. Więc znamy tą przyczynę. Ale to nie oznacza, że w przypadku choćby komunikacji miejskiej nie czynimy działań, które mają również poprawić tą jakość powietrza i w tym roku, za kilka miesięcy, w czerwcu otrzymamy 2 nowe elektryczne autobusy, które mają obsługiwać komunikację miejską na terenie Nowej Rudy, więc to transport nowoczesny, ale przede wszystkim bardzo ekologiczny, więc to jest też kierunek, który pozwala może nieznacząco, ale również wpływać na poprawę jakości powietrza.